Serdecznie witamy. Jacek Skrzypczyński, trener i coach, twórca programu Wyprawy Pomoc, przeczyta fragment swojej książki Wyprawa na szczyty marzeń. Dzień dobry Państwu. Przeczytam rozdział środkowy z książki, który mówi o wchodzeniu na szczyty przez prowadzoną przeze mnie grupę. Morze Szczytów. Góry Nadbrzeżne, Kolumbia Brytyjska, Kanada, sierpień 1992. Tym razem prowadzę w góry grupę 9 osób w ramach organizacji Outward Bound Canada. Przez lata prowadziłem dziesiątki takich grup, zarówno grup otwartych, dla których ludzie się sami zapisują, jak również grup zamkniętych, organizowanych przez szkoły, uczelnie, firmy i NGO. Robię to przez 7 lat i jest to praca mojego życia. Cały czas jesteśmy w sercu natury, i za każdym razem na tych wyprawach coś wspaniałego dzieje się z ludźmi. Jestem dla nich trenerem przywództwa osobistego i przewodnikiem górskim. Poprzez wyzwania trekkingu po dzikich górach, ćwiczenia i refleksje pomagam im stać się prawdziwymi liderami swojego życia, swoich organizacji. Wśród uczestników znajdują się ciekawe osobowości. Doktor medycyny po niedawnym zawale, nieco wypalony pracownik urzędu skarbowego, trzech energicznych menadżerów, właściciel dużej firmy przeżywającej kryzys, była lekkoatletka, utalentowana malarka i redaktorka ze znanej gazety. Na wyprawie jednak nikt nie epatuje tytułami. W górach one nie mają znaczenia. Jest za to dużo ciekawości, energii i woli zmiany, co transformuje słabości w ludziach w ich siłę. Wędrujemy z całym dobytkiem, namiotami, sprzętem i żywnością przez 21 dni. Poprzez kilka pasm górskich, pokonując zaśnieżone przełęcze, wchodząc na rzadko odwiedzane szczyty i odpoczywając na kwiecistych alpejskich łąkach. Słońce czy deszcz, lodowiec czy piarg, cisza czy wiatr, wędrujemy dalej i dalej. Wieczorami gotujemy obiady we wspólnym, ogromnym garze, palimy ogniska i długo rozmawiamy. Często mówimy o naszych przeżyciach i naszych marzeniach. Wszyscy, choć nie każdy, się do tego przyznaje, szukają czegoś w życiu. Nowej wizji, rozwiązań problemów, sposobów na osiągnięcie celów. Jedna osoba pragnie założyć rodzinę, inna chce tworzyć eventy, aby wspierać niepełnosprawnych. Jeszcze inna chce w końcu wrócić do pełni formy fizycznej. Część osób jeszcze nie wie, czego chce. Ich marzenia zostały wciśnięte głęboko pod powierzchnią codziennych kłopotów. Z biegiem dni, zgodnie z metodyką wypraw Outward Bound, grupa staje się coraz bardziej niezależna, coraz mniej im pomagam. Wiedzą już, jak posługiwać się kompasem, czytać mapy topograficzne i znajdować ścieżki w dzikim lesie i na górskich pustkowiach. Wiedzą, jak się zachowywać, gdy spotkają niedźwiedzie, wilki czy rosomaki. A tych pierwszych jest tu znacznie, znacznie więcej niż ludzi. Wiedzą, co robić, gdy przyjdzie kryzys i ktoś będzie potrzebował pomocy. Są mocno zżyci, bo razem przeżyli już wiele. Przejścia przez rwące rzeki, wspinanie nad przepaściami, burze w górach, noce pod gwiazdami. Cały czas pomagając sobie wzajemnie. Dziś jest czas na jedno z ostatnich wyzwań. Niemal samodzielne wejście na najwyższy szczyt w okolicy. O 4 rano wychodzimy z namiotów. Tak, aby na górze złapać moment, gdy wschodzi słońce. Mieć czas na relaks i podziwianie widoków. Oraz zdążyć wrócić przed zmrokiem. Ludzie są zdyscyplinowani, przygotowani i chętni do podjęcia wysiłku. Ruszamy, oswajając ciemność światełkami latarek. Znajdujemy się w rejonie rzadko odwiedzanym przez ludzi. Okolica jest magiczna, nazwy topograficzne są tu jak z Władcy Pierścieni. Budzi się w nas duch eksploratorów, duch pionierów. Kto przeżył coś takiego, wie, o czym mówię. Kto nie, powinien przynajmniej raz w życiu tego zaznać. Być bogatszym o wschody słońca na grani, bogatszym o blask górskiej przestrzeni, bogatszym o niespodziewany widok dalekich pasm górskich. Jesteśmy coraz bliżej grani szczytowej. Jeden pomaga drugiemu. Ja z najwyższą uwagą pilnuję bezpieczeństwa. Nagle przekraczamy granicę cienia. Wychodzimy wprost w objęcia oślepiających promieni. Słońce. I już szczyt, szczyt. Cieszymy się jak dzieci, wznosząc ręce do góry i ściskając się. O dziwo, jest tu płasko. Możemy się wygodnie rozsiąść.
opierając się o plecaki. Jest też ciepło, więc bez pośpiechu rozkładamy obrus, na którym kładziemy chleb, ser i inne smakowitości. Robimy z nich pyszne kanapki. Delektujemy się nimi przez dłuższą chwilę, Delektujemy się nimi przez dłuższą chwilę, nie widząc, co jest wokół nas. Nagle ktoś woła: patrzcie! I wtedy dopiero otwieramy oczy. Widok przed nami kompletnie zapiera dech w piersiach. Widzimy ogromną ilość szczytów. Widzimy ogromną ilość szczytów. Prawdziwe morze. Jest ich pewnie z 300, może więcej. Nikt nawet nie próbuje liczyć. Za chwilę przestajemy oddychać, po czym łapiemy głęboki, potężny wdech. Taki, jaki tylko można wziąć w górach. Te góry są znacznie większe niż myśleliśmy, jakby nie miały końca. Horyzonty możliwości są znacznie szersze niż nam się wydaje. Świat jest znacznie bogatszy niż myślimy, o tysiące możliwości i zawsze jeszcze o co najmniej jedną, której nie przewidzieliśmy. Może teraz jest czas, abyś odkrył ten potencjał na nowo.